Jesteś niewdzięczny, opryskliwy, wścibski, przesiąknięty złem. Brakuje Jeszcze jaki? w tobie miłości do ludzi, nawet do tych, którzy ci pomagają, a co dopiero do wrogów. To tak po kolei, żebym niczego nie przegapił. List od Furia Team. Od kogo? Furia Team. Nie wiem. Dzień dobry. Uprzejmie proszę, aby załączony list w tej wiadomości mailowej odczytał na filmie szanowny pan Aaron od psa Jacka, La Krzysia Misia. Niedawno wysłałam ten list kurierem, ale list wrócił i pomyślałam, że wyślę tutaj ten plik i może zgodzicie się na jego odczytanie. Jest trochę długi, ale wydaje mi się, że warto. Dobra, pobieram go. O, jest trochę długi, ale przeczytam. Szanowny panie Aaronie i chłopczyku Krzysiu. Krzysiu, jako że jesteś niedojrzałym 7-letnim chłopcem w starym i zaniedbanym ciele, będę nazywał cię Krzysiu, a nie Krzysztof, odnosząc się do twojej psychiki, a nie ciała. Proszę bardzo, ja się nie wiem, że Krzysiu. Dlatego, że moje rodzice nazywali zamiast Krzysztof, to Krzysiu. Ja cieszę się, że nazywacie w skrócie. Możecie Krzysiu, Misiu. Dobra, słuchaj, Misiu, bo to długi list. Słuchaj, bo to długi list. Nasz kochany chłopczyku, chciałbym, abyś wiedział kilka ważnych kwestii o sobie. Krótko i zwięźle, tylko sama prawda. Zero fałszu, aby zwiększyć twoją szansę. Nie wiem, kto to dzwoni, nie odbieram. Aby zwiększyć twoją szansę na niebo po śmierci, a nie piekło, żeby odleżyna nie piekła dla jego. Pierwsze. Jesteś mitomanem. Uzasadnienie. Wszystko wymyślone w listach, co stawia w pozytywnym świetle ciebie i twoją prawdziwą, ale też wymyśloną przez ciebie rodzinę, uważasz i przedstawiasz jako prawdziwe. Mimo... Nie, przepraszam bardzo, przerwę już. Nikt z rodziny nie wymyślał. Już dawno rodziny nie mam. Ani... Zaczynamy od dziadka, jeszcze umarł. Ale póki ja przeczytam, Krzysiu. Ale czekaj! No ale co, ty będziesz gadał. Ja będę odpowiadać. Ale to nie jest, to jest uzasadnienie. To nie jest pytanie. Ale czemu uzasadnić też? Ale to daj, ja... Czekaj, ja przeczytam, wtedy uzasadnię. Nie! No tak! Nie! Bo tu będziesz przerywał mi co chwilę. Będę przerywać. Tu kilka zdań, ja przeczytam. Przepraszam bardzo. No daj, przeczytam. Przepraszam bardzo. Przerwałem list dlatego, że... zaczniemy, jak powiedziałem, od dziadka. Nie. Bo ja ten list będę czytał 3 godziny. Ja przeczytam pierwsze uzasadnienie. Mimo, że znaczna część tych pozytywnych informacji jest po prostu zmyślona i ty dobrze o tym wiesz. Każdy widz to wie. Aaron to wie, ale twoje mitomaństwo jest silniejsze od prawdy. Wolisz wygodny fałsz niż niewygodną prawdę. A wszystko, co negatywnie odnosi się do ciebie lub twojej wymyślonej lub prawdziwej rodziny, jest uznawane za szarpanie imienia, kłamstwo i obudę. To jest twoja łatwa wymówka, która przykrywa nałożoną na ciebie presję. No. Do uznania za prawdziwe, niewygodną prawdę o tobie. W obliczu niewygodnej prawdy stawiasz się w roli ofiary, mówiąc, że cię wyzywają, a tak naprawdę są to fakty, niewygodne dla ciebie. Więc nazywasz to fałszem i wyzwiskiem, aby nie musieć odnosić się do setna sprawy, tylko przyklepać wygodną łatkę Menela osobie to piszącej. Przekierowujesz tym uwagę na piszącego Menela, a nie na zarzuty w piśmie przez ichego napisane. Już pomijając twoją skrajną dziecinność i mitomaństwo w wymyślaniu sobie rodziny z dziećmi, a Menelem to jesteś ty. Drugie. Przepraszam bardzo, nie ja Menelem, tylko krótko powiem. No dobra. Menelem nie jestem. Dziękuję. Drugie. Jesteś dokładnym przeciwieństwem katolika i najprawdopodobniej po śmierci trafisz do piekła. Uzasadnienie. Kłamiesz, a nakryty na kłamaniu brniesz w kłamstwo jeszcze bardziej, co zresztą z dużą łatwością ci przychodzi ze względu na wzorowo opanowaną sztukę mitomaństwa. Jesteś niewdzięczny, opryskliwy, wścibski, przesiąknięty złem. Jeszcze jaki? Brakuje w tobie miłości do ludzi, nawet do tych, którzy ci pomagają, a co dopiero do wrogów, których też powinieneś miłować. Nie chodzisz do kościoła i nawet o tym nie myślisz.
a dzień święty trzeba święcić, pięknie pokazujesz tym szacunek do Boga. Ty tylko powiesz, że nóg nie masz i odhaczone, a masz 50 metrów do kościoła. To tyle, co 5 razy do klopa. Nie, mam mniej do kościoła. Mam mniej do kościoła, nawet powiem szczerze. Nie 50 metrów, bo za dużo powiedziałeś. 5 metrów mam nawet do Guadalupy. Nawet. Jeszcze mniej mam. W 10 minut spokojnie byś doszedł. Nie chodzisz do spowiedzi, nawet nie poprosisz księdza, żeby do ciebie przyszedł na spowiedź. A jest z czego się spowiadać. Nie starasz się być lepszym człowiekiem. Przepraszam bardzo. Ale czekaj, dokończę. Ale krótko. Tylko coraz gorszym. Z każdym rokiem jesteś coraz gorszy pod każdym możliwym względem. Nie mam telefonu. Względem. Opamiętaj się, póki jeszcze nie jest za późno. Powiedz teraz Krzysiu, że to, co napisałem, to kłamstwo, obłuda. Że mam zająć się sobą, a nie tobą. Przykryj mi to maństwem prawdę, którą o tobie napisałem, i żyj w tej swojej wymyślonej rzeczywistości dalej. Oby nie do śmierci, bo po śmierci zobaczysz siebie okiem Boga, czyli bez mitomaństwa i obłudy, a wtedy już będzie za późno na zmiany. No na razie pozdrawiamy, Furia Team. Kurie Fur. Czy ty proboszcz, czy kto jesteś? Kurie firm wymyślałeś jakieś, bo tego kurie, który prowadzą. No proboszcze, księża, inaczej. Nie wymyślaj bzdur na mnie, jak małe dziecko. Jeżeli nie wierzysz, to moje to nie wiesz. Ja ci nie mówię wierzyć. Wiesz, ja normalnie, jak miałem nogi, chodziłem do Boboli z Bogusiem, z tatusiem, z babcią, z mamusią. Nawet byłem na ślubie u swego brata w Kuźniczy Białostockiej. Tam byłem. O, tam proboszcz był srogi do spowiedzi. Uj. Brata Janka. Nie będę mówić, co zadał, bo nie można mówić, ale zadał. Ja mówię, Janko, co za pokutę zadał tobie proboszcz. A nie można mówić. Ale tak go zadał, że ojojoj, mówi. Głowę takiego ojojoj. Powiedział. Ja już wiem, że sporo zadał. Dla mnie też powiem sporo zadał, bo też miałem grzechy. Nie mówię, że nie. Miałem grzechy. I to... No ale proboszcz zawsze musiał... Księże zawsze odpuszczają grzechy. Do Boga modlą się, a Bóg przysyła do ich serc i odpuszczają. Patrz, tutaj jeden widz był w galerii w Gdańsku i zobacz, co tam było. Wisi... Ja. No, ty wisisz. No. Widzisz? Obok innych dzieł. No. Odwiedziłem galerię w Gdańsku. Popatrzcie, co tam odkryłem. Jeżeli pokażecie to na wizji, proszę o pozdrowienie Jakuba Szapiro z To pozdrawiamy Jakuba Szapiro. Pozdrawiamy cię. I co? Nie pisz takich listów, bo jeżeli na kamerze, wszędzie, bo wiesz, ja nie będę czytać, ja coś zabronię czytać takich listów. Tylko z początek przeczytę, powiem wyłącz i koniec. I będą kasowane. Z tego powodu, że ja bzdur, jak mało których, nie będę czytać i słuchać tych listów. Bo piszesz jak raz, jak małe dziecko, dwa. Jesteś niedobrym, złym człowiekiem, ohydnym, paskudnym, że na mnie wymyślisz jak nie wiadomo co. Powiem tak, nie wymyśl takie bzdury. Krzysiek, a tutaj jeszcze ktoś napisał. Czekaj. Daj mi odpowiedź. No. Na jeden list, że wiesz... A do furii tej, tak? No. Że ciężko mówić do ciebie, ciężko przemówić słowami i tak dalej. Jeżeli jeszcze raz mówię, taki list przyjdzie, albo zwykły, albo co, będzie skierowany ode mnie wiadomo gdzie, żeby ciebie zatrzymali, że ja bzdury piszę i tak dalej. Ja bzdury nie piszę, nawet
nie, teraz już przestałem pisać na papierze, bo pomyślałem sobie, że nie będę pisać do takich małoletnich dzieciaków. Dziękuję bardzo. Dawaj. Krzysiek, bo tutaj ktoś jeszcze napisał, nie? Czy to pan prezydent Biden wita się z naszym kochanym prezydentem? Napisał widz. I to niby ty jesteś. To z Bidenem? Z kim? Biden. No, prezydent Ameryki. Powiem, może kiedyś się witałem. Tego. On miał okulary, on zawsze okulary z czarnych chodzi. Nie wiem, czy może od słońca i tak dalej, i tak dalej. Ale to ty chyba, tak? Czy nie? Tak, ja. Ty? Ja. Potwierdzasz to? Nie, ja bębena wtedy takiego nie miałem. Nie, to nie ja. Nie ty? Nie, to nie ja. Zegarek żółtego nie miałem. To ktoś inny. To nie ja. Ja tylko pokażę, o co chodzi. To nie ja. To nie ty. Widzisz, Jarek, na ciebie powiedziałem, że co napisali? Że dzwonili, tak? Dzwonili, to powiedz. Dzwonił. To powiedz, opowiedz o tym. Zanim przyjdziemy. Człowieku, dowiedział się Jacek, że Jacek, nazwisko RODO, powiedziałeś, że on stoi samochodem swoim czarnym pod Zodiakiem i chla. Chla z dzielnicową. Ja mam ten numer telefonu, w swoim numerze telefonie. Zaraz przekażę jego dla Jacka i jak ja też spotkę ciebie, to będzie gorzej. Ostrzegam wszystkich, że powiem tak, ostrzegam wszystkich takich menelów, takich nidoidów, kłamczuchów, same chlacie pod zodiakami, pod sklepami, za sklepami, a później zwalacie na Jacka, na mnie, bo nie macie na kogo zwalić. I teraz Jacek, mam taką prośbę do ciebie, czy to, co on powiedział, co ja powiedziałem teraz, uwierzyłeś w to, czy nie? Nie, Krzysiek, ja nie wierzę w takie rzeczy. A ty wierzysz? Ja nie. No ja nie, no. Że ty z dzielnicową... Stałem piłem, tak? Samochód stał, nawet widział tu czarny. No tak, tylko ja w robocie byłem. Ja wiem. No to, i wiesz, no to widzisz, jaki ja pijany. Stałem, stałeś pod Zodiakiem, z której strony, od okienka. Aha. A poszłeś kupić. Wszystko powiedział dla mnie. 4 piwa. No. Raz. 2 butelki wódki. O, no. 2 butelki wódki. I 3 wina. I erosy pewnie. Co? I erosy jeszcze. Nie żyję. Erosy. Erosy. Erosy? A. Nie, tego nie powiedział. A, to a co jeszcze? A, to... To na pewno to. No. Wiesz. I? Widzisz, jakie idioci są ludzie? No to widzisz. Młodzież? A tu patrz, jeszcze ktoś napisał, bo ktoś też jeszcze ktoś był w tej galerii. Słuchaj. Szanowny panie Krzysztofie, na wstępie chciałabym pana pozdrowić i życzyć panu zdrowia i łask bożych. Będąc dziś, to jest 16.08.24. A dziś jest 16? Nie, to już było, Krzysiek. Na Starówce w Gdańsku aktualnie mamy jarmark dominikański. O, ładnie, o, ale żeby, słuchaj. Ale poczekaj, żeby ja był na Starówce, jaki tam piękny jarmark. Ale poczekaj, no to słuchaj dalej. Jakie było moje zdziwienie, kiedy pomimo RODO, wiedząc, że jest pan człowiekiem godnym i sprawiedliwym i nigdy nie splamiłby pan swojego imienia niebożym zachowaniem, zobaczyłam to, zdjęcie w załączniku. Pana wizerunek został wykorzystany najprawdopodobniej bez pana zgody. Na dodatek został pan powieszony w towarzystwie gołych pań. Moim zdaniem jest to niedopuszczalne i proszę o odniesienie się do sytuacji. Powiem szczerze, że jestem sama
że ja sama jestem zbulwersowana. Pozdrawiamy Kasia i Grzegorz. I tu, o. Przepraszam. I patrz, dziękuję o. bardzo, zobacz, Kasiu. Zobacz, o. Tam jakieś kobiety? No i ja płaczę. I, ty... I ten, co tu wisi, jak się nazywa? W cierni tej. Ciernie Pana Jezusa. Ale obok gołe baby. Czy nie? Wiem. No to tak może być? Nie. I co z tym? Nie. I co z tym teraz robić? Słuchaj, weź to prześlij na kartkę dla mnie. Wydrukować? Tak. To ja wydrukuję dzisiaj. Ja wyślę do komendanta. A gdzie ty jest? W Gdańsku. W galerii, tak? Tak. To ja wyślę. Znajdź adres mnie do tej galerii. No to ja wydrukuję wszystko. No. I adres, mają, i adres i telefon. Mają to zdjąć? Co? Mają zdjąć to natychmiast? Tak. Tak? Tak. A jak nie, to co? To sprawa będzie. W sądzie? I zamknę galerię. O. I zamknę galerię. No dobra. To ja to dzisiaj wydrukuję. Dziękuję, przejdźmy do kolejnego listu. Do prezydenta.